żeby skończyć już temat Emila, to on dziś się stał gwiazdą internetu ze względu na to, że powiedział, że jego Instagram jest wolny od strefy LGBT. Co o tym sądzisz? A powiedział to w kontekście? W kontekście romansu z transwestytką. Bo napisał, pomylił kobietę z transwestytką, ona powiedziała, że jest transwestytką, no i on powiedział, że jego Instagram jest wolny od strefy LGBT i żeby sobie poszła i żeby wszyscy w ogóle sobie poszli od niego. No to najwyższa pora, żeby pójść w takim razie. W takim razie uważam, że wszyscy, którzy poczuli się w tej strefie, powinni opuścić Instagram Emila. Może wtedy zobaczy, ile osób udało mu się obrazić. Wiesz co, ja nie będę w ogóle komentować jego życia prywatnego, seksualnego, to mnie nie dotyczy, jesteśmy po rozwodzie, jesteśmy oddzielnymi ludźmi. Natomiast ja się nie podpisuję pod tymi słowami i w ogóle pod szerzeniem nienawiści w stosunku do ludzi. I Emil, skoro uważa, że jest biznesmenem i wszystko traktuje bardzo finansowo, to powinien też sobie zdawać sprawę, że większość ludzi, którzy przyjdzie do kina, to są moi fani, a duża połowa z nich to jest właśnie środowisko LGBT, więc wspierając mnie, będą wspierali też również jego. I każdy widz zasługuje na szacunek. A czy on przejawiał jakieś homofobiczne zachowania podczas waszego małżeństwa? Wiesz co, dlatego mnie w ogóle nie dziwi ta jego wypowiedź. No z jakiegoś powodu, różnych powodów się poróżniliśmy. Natomiast szokuje mnie, że mówi to publicznie. Myślę, że powinien się wstrzymać z takimi słowami, zwłaszcza w trakcie premiery, kiedy wie, że mnóstwo ludzi przyjdzie też na jego film i też wyda pieniądze dla niego i każda osoba zasługuje na szacunek. Naprawdę nie chce się żaden producent przekonać, jak jego film będzie przędł. Jeżeli strefa wolna od LGBT stwierdzi, że nie chce go wspierać. A próbowałaś go jakoś przekonać do tej strefy? Bo to są jego jakieś takie stare poglądy, czy skąd się w ogóle to u niego bierze? Nie wiem, musisz go zapytać. Ja już mi to nie interesuje. Nie chciał ze mną pogadać. Naprawdę? Niestety. Wow. Wiesz co, nie chcę. Ja już sobie obiecałam, że po rozwodzie nie będę poruszać tematów Emila. Musisz mi wybaczyć, ponieważ przeszłam bardzo ciężkie chwile, różne sytuacje, które doprowadziły mnie na skraj załamania nerwowego. I ja mam wrażenie, że za każdym razem, jak muszę o tym mówić, to aż mnie dusi tutaj w klatce. I ja nie chcę po prostu do tego wracać. Odcięłam się, rozwód jakby nastąpił. Chcę w końcu jakoś się już uspokoić, wyciszyć ten temat. Dobrze, że mówi teraz o mnie miło, jest to sprawiedliwe, obiektywne. Jak długo to potrwa, nie wiem, to trzeba się jego zapytać, ale naprawdę chcę mieć spokój i nie chcę już słuchać o tym. To co ty na to, żebyśmy mówili się, że już nigdy nie poruszamy tematu Emila? Oh my God! Thank God! Thank God! To jest najwspanialszy prezent na gwiazdkę, jaki mogłam dostać. Dziękuję. Dobra, przygotuję pewnie jakiś inny. Przechodzimy do ostatniego tematu.